te telefony odbierał i dziś naszym gościem jest Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia dla Zwierząt w Mikołowie. Witam po krótkiej przerwie, panie Jacku. No i ja sobie wypisałem kilka takich ważnych tematów, które musimy w tej części poruszyć, bo słuchacze o to pytają. Ptaki, pisklęta, przesypane śniegiem, tak jak w tej chwili. Zaczynamy się martwić, co się z nimi dzieje, albo piskle, które wypadnie z gniazda. Jak powinniśmy reagować i czy rzeczywiście powinniśmy tutaj jakoś zadziałać? No myślę, że to jest bardzo fajne, że ludzie się interesują i trzeba pielęgnować takie zachowanie ludzi. No ale staram się ludziom też tłumaczyć. Na szczęście te anomalia pogodowe to nie jest nic nadzwyczajnego. Przyroda to jest organizm, który jest przygotowany do takich rzeczy. W związku z tym nie powinniśmy pochopnie podejmować żadnych działań. Dzwonili właśnie ludzie, się pytali, że tam siedzi kos na jajeczkach, czy one nie zmarzną, a może zabrać. W takich sytuacjach moglibyśmy zrobić więcej szkody niż pożytku. Ta matka będzie wiedziała, jeżeli nawet było chłodno, nawet był śnieg, ona siedzi, grzeje sobie, czy już pisklęta, bo w niektórych gniazdach są pisklęta, czy jajka. Gdyby to miały być mrozy długotrwałe, niskie temperatury przez tydzień, dwa i śniegi, no takie sytuacje być może, że też mogłyby się zdarzyć. Na szczęście chyba się już nie zdarzą. Więc obserwujmy z daleka, przede wszystkim nie ingerujmy, bo jeżeli byśmy próbowali teraz podchodzić, sprawdzać, broń Panie Boże, brać do ręki pisklęta czy jajka, to ta matka wręcz zostawi te młode. Więc tutaj taka lepiej, pomoc... Lepiej nie ingerować. Ale jeśli to piskle wypadnie z gniazda i żyje? Jeżeli jest to piskle, stricte piskle, tak? Bo mogą być sytuacje takie, że na przykład no, takie ptaki jak sroki podlatują, no one chcą żyć. To są wytrawni łowcy i mogą na przykład próbować splądrować takie gniazdo. Jeżeli zauważymy to dosyć szybko, jest to jeszcze pisklak w takim puchu. Wiemy, że powiedzmy pozostałe pisklęta są w gnieździe, widzimy, że matka tam reaguje, bo ona sama nie będzie umiała podnieść tego pisklaka i do gniazda wnieść. Możemy włożyć i zostawić. Trudniejsza sprawa jest w momencie już, kiedy te pisklaki, oczywiście jest to w późniejszym okresie, kiedy te pisklęta zaczynają trochę uczyć się pewnej samodzielności. Nie do końca. Pamiętajmy o tym, że ptaki uczą się ze zdolnością latania, bo to jest naturalne, ale muszą się też wytrenować to latanie, więc to są tak zwane podloty. Nie zawsze powinniśmy te ptaki zabierać. Ewidentnie, kiedy widzimy, że zwierzę jest ranne, takie młode, kiedy no, jest coś nie tak z tym zwierzakiem, no myślę, że tu pomoc człowieka jest bardzo ważna. Ja zawsze wszystkim powtarzam, fajnie, że kierujemy się sercem, ale myślę, że zgodnie z tą zasadą, kto pyta, nie błądzi. Dzwońmy, pytajmy, ale pytajmy ludzi, którzy mają na ten temat wiedzę. I którzy dobrze doradzą, prawda? Tak, nie chciałbym tutaj nikogo urazić, no bo ludzie czasami dzwonią do instytucji, ja tu specjalnie i celowo nie będę mówił, do jakich, no gdzie potrafią dostać odpowiedź, która no, mogłaby bardzo nawet bulwersować. W związku z tym, jeżeli zadajemy pytania, to dzwońmy do na przykład do mnie, tak? Mówię tutaj o naszym regionie, bądź też w innych regionach, gdzie są tego typu ośrodki, ludzie, którzy się na tym znają, gdzie mogą nam podpowiedzieć, czy nasza pomoc w danym momencie będzie zasadna. Jedno jest pewne, kiedy widzimy zwierzę, które jest ewidentnie ranne, mechanicznie uszkodzone, no tak to może brzydko brzmi, ale kiedy widzimy ranę, krew, myślę, że zawsze wtedy warto szukać dla takiego zwierzaka pomocy. Ale jeżeli są to zwierzęta, które uczą się, no jest to pewien etap w ich życiu, więc ingerencja człowieka nie zawsze jest dobra. Chociaż inaczej to wygląda w lesie, inaczej w mieście. I ja doskonale ludzi rozumiem, że no są troszeczkę zaniepokojeni, no bo jest dużo kotów, psów. No musimy wyważyć i dobrze przemyśleć, czy ta nasza pomoc nie przyniesie przypadkiem szkody tym zwierzętom. Kolejny temat, dziki w ogródku. To może się zdarzać coraz częściej, bo tych dzików, w ogóle dzikich zwierząt jest więcej, ale no, może dojść do takiej sytuacji albo zdarzenia, jak to woli. To już nawet nie to, że może dojść, tylko dochodzi. To już jest rzecz bardzo, bardzo systematycznie zdarzająca się. No i właśnie, my jako właściciele wychodzimy do ogródka, spoglądamy, a tam dziki, które raczą się naszymi burakami albo jeszcze czymś innym. Co zrobić? Przeganiać, nie przeganiać? No, bardzo często wchodzą dziki do ogródków, gdzie ktoś ma tylko i wyłącznie kwiaty, piękny trawnik i tak dalej. No, musimy do pewnych rzeczy przywyknąć. Dziki to bardzo inteligentne zwierzęta. Przenoszą się, powiedzmy, z lasów. Ja już mówiłem o tym wcześniej, coraz więcej terenów, które były jakimiś łąkami przyleśnymi, polami, są zajmowane
na przykład, mówiąc tak kolokwialnie, przez różnych deweloperów, budujemy osiedla bardzo blisko, zabieramy coraz więcej terenów, gdzie one mogły sobie spokojnie żerować. W związku z tym, że one są pewne swojej siły, znają swoje możliwości, zwierzęta, które są bardzo, tak jak mówiłem, inteligentne, no wchodzą do miast, wchodzą do takich części właśnie, gdzie ludzie mieszkają różne domki jednorodzinne, ogródki. Problemem jest to, że ludzie, ja to rozumiem, bo oczywiście trudno mi tutaj krytykować kogoś, że na przykład chciałby sobie żyć na taki model amerykański, mam tu na myśli o zabudowie. Malutki, niski płotek, 1,20 m albo wcale. No a potem ma pretensje jedna czy druga osoba, że tam wchodzą jakieś sarny, dziki. No musimy niestety być na tyle osobami, ludźmi wrażliwymi i rozsądnymi i musimy przewidzieć pewne sytuacje. I świadomymi, prawda? Właśnie, świadomymi tego, więc próbujmy się zabezpieczyć w jakiś sposób przed takimi gośćmi. Ja wiem, że wielu ludzi traktuje to jako nieproszonych gości i rozumiem, bo ten dzik faktycznie to nie jest zwierzę ani w takim taki dzik mówię, tak? Nie, który jest, przyjdzie z lasu, jest faktycznie, może nie być zbyt miły w kontakcie. Zwierzę, które potrafiłoby nam zrobić szkodę. Przede wszystkim nie próbujmy gdzieś tam znowu walić, strzelać petardami, szczuć psami. No trzeba to z głową. Kolejny raz namawiam. Są służby, zadzwonić, że jest problem i te służby... Jakie służby ma pan na myśli? Straż Miejska? Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak? No więc można. No można też próbować, chociaż nie zawsze, bo ludzie, chciałbym, to jest bardzo ważna i istotna, myślę, informacja, bo ludzie bardzo często dzwonią i są bardzo tacy roszczeniowi wobec leśników. To, że zwierzę, takie jak dzik czy sarna, bo tak to jest, książkowo się mówi, że są to zwierzęta leśne, okej, ale to nie jest do końca prawdą, że one są tylko z lasem związane. I nie można mieć pretensji, że ktoś mówi, że dzwonię do leśniczego, a pan leśniczy nie chce przyjechać i zareagować. No bardzo mi przykro, ale na terenie miasta gospodarzem tego terenu jest urząd, a nie Lasy Państwowe. Więc my w te kompetencje nie wchodzimy i nie można mieć do nas pretensji. To nawet nie możecie, prawda? Nie możemy, broń Panie Boże, więc myślę, że pamiętajmy o tym. Każdy odpowiada za swój, powiedzmy, dział, za swoje powierzone mu obowiązki. To, co się dzieje w lesie, no to odpowiadamy my, leśnicy. Więc można do nas dzwonić i prosić o ewentualną pomoc czy radę. Ale to, co się dzieje na terenie miasta, gminy, no to musi tym zarządzać gospodarz. Czyli tutaj podział obowiązków jest ale rzeczywiście trzeba. Ma pan rację, jeśli chodzi o te domy deweloperskie, bo jest taka moda na to, aby część okien mieć na miasto, a część okien na las, prawda? I tak. Jest takie poczucie bliskości do miejsca, gdzie się pracuje i do miejsca, gdzie się żyje, prawda? Że to taka odskocznia niby, ale niestety przyrodą nie można kierować na pilota przez okno, bo nie. Ona rządzi się swoimi prawami. Musimy być tego świadomi, że jesteśmy cząstką przyrody, tak? I jeżeli będziemy wszystko to, co chcemy fajnie żyć, chcemy nowocześnie żyć, ale róbmy to w harmonii, czyli myślmy też o innych istotach, bo to jest bardzo ważne. Nie jesteśmy sami tutaj i nie jesteśmy do końca, można tak powiedzieć, panami tego świata. Chciałbym pana jeszcze na zakończenie zapytać o taką sytuację, to też z telefonu słuchacza. Co zrobić w sytuacji wypadku, już częściowo powiedzieliśmy, ale co zrobić, kiedy na przykład małe zwierzę, dzikie zwierzę wpadnie pod nasz samochód i ucieknie. No my się zatrzymujemy, nie jesteśmy w stanie złapać tego zwierzęcia, ale czy powinniśmy zadzwonić i powiadomić kogokolwiek? Myślę, że warto. Raz, żeby przede wszystkim... Nie chciałbym powiedzieć, żeby to ma być na zasadzie uspokojenia własnego sumienia, ale myślę, że warto zadzwonić, bo służby, które ewentualnie mogą starać się znaleźć to zwierzę, tak? Mogą podjechać, bo to zwierzę może leżeć tam 20-30 metrów od drogi. No więc warto mu pomóc. Czasami jest tak, że faktycznie to zwierzę, to jest tak delikatnie zostanie potrącone, nie ma wielkich szkód i po pół godzinie zwierzę dochodzi do pełnej świadomości, ucieka i ma w takim nieszczęściu dużo szczęścia, tak? Ale warto zawsze o tym zgłosić i pamiętajmy, że to jest po prostu dobry uczynek, jak ja to mówię. Czy to prawda, że w swoim pogotowiu macie nawet krokodyle? No mamy teraz kajmana, ale to był kajman okularowy, który był wyrzucony przez ludzi na terenie Częstochowy, był znaleziony, jest to prawda. Różne tego typu gady dostajemy, to w zależności od pory roku, bo i zabieraliśmy z lasu pytona tygrysiego, którego ktoś wyrzucił w wakacje i był znaleziony przez między innymi pracowników leśnych. No i tak jak tutaj jest, powiedzmy, ten kajman i są czasami węże, które uciekają bądź są celowo wyrzucane. Więc sezon na tego typu zwierzęta się chyba dopiero znowu jak zawsze zacznie.
wkraczamy w ten okres wiosenny, kiedy, tak jak pan powiedział, wszystko się zaczyna. No może nie dziś, bo tam akurat sporo śniegu jeszcze, ale to takie anomalia pogodowe, więc niebawem już wyruszymy w teren na spacery i nie tylko. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Cenne, mam nadzieję, bo jeśli pomogliśmy przynajmniej jednej osobie, która wie, dowiedziała się z tej audycji, jak zareagować, to już jest dobrze. To już jesteśmy zadowoleni. Bardzo dziękuję. Jacek Wąsiński, pracownik Nadleśnictwa Katowice, prowadzący pogotowie dla zwierząt, leśne pogotowie dla zwierząt w Mikołowie. Bardzo dziękuję za udzielenie tych kilku ważnych rad. Dziękuję bardzo. Radio Katowice.